Święta Ewy Maryjskiej. Bardzo się cieszę, że... No prawie tak Pan widzę. Że wszystkie miejsca zostały wypełnione. Bardzo się cieszę, że nauczyciele, którzy są nauczycielami w Bożenku, też do nas dotarli. Może nie będę mówić numerki. To też nauczyciele i zawsze mi w tej chwili pozostaje, że nawet jeżeli są numerki, że to czują się nauczycielami. Bardzo serdecznie witam. Witam również koleżanki, które są odpoczywającą na urlopie zdrowotnym, że przyszły do nas, zawitały w tym dzisiejszym dniu. Serdecznie witam dzieci. Bardzo się cieszę, że wszyscy będą mogli obejrzeć program, który nam się wczoraj bardzo podobał. Na szczeblach podstawowym, średnim i wyższym. Od tej pory, dzień 14 października, uznawany jest jako święto szkoły, powszechnie nazywane Dniem Nauczyciela. Trudno znaleźć słowa, które byłyby dość piękne, aby podziękować Wam, drodzy nauczyciele, za pracę, poświęcenie, serce i miłość. Nasze podziękowanie to wdzięczność, to obietnica, że dzięki Wam wyrośniemy na wartościowych ludzi. Obiecujemy to, bowiem jak pisał filozof Alfred Katus, być człowiekiem to już bardzo dużo. W każdym młodym człowieku żyje nadzieja, że w tym życiu spotka kogoś, kto natchnie go wiarą w to, że stanie się tym, kim może i pragnie być. Wszyscy, którzy z nami pracują, wkładają wiele starań i wysiłku, by nie ugasić tej iskry, co więcej, by rozniecić płomień ambicji i aspiracji. Drodzy nauczyciele i wychowawcy, dziękujemy za najpiękniejszy dar, za wiedzę. To dzięki Wam, szanowni pedagodzy, mówiąc słowami poetki Marii Urbańskiej, nie okłamałem chmur, nie oszukałem wiatru, nie okaleczyłem niczyich marzeń. Dzięki Wam, nauczyciele. Pragnę wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły złożyć najserdeczniejsze życzenia, abyście byli zdrowi, zadowoleni z pracy, którą wykonujecie, zadowoleni z nas.
Nie zaznawajcie kłopotów i trosk, bądźcie pogodni i uśmiechnięci. Niech się spełnią wasze marzenia dotyczące życia osobistego i zawodowego. Zapewniamy was w dniu waszego święta, że gdziekolwiek będziemy, wspomnienie o nas będzie z nami. Dziękujemy wam i z całego serca życzymy 100 lat pobyszności. To w złotej jesieni to święto przypada, gdy wśród drzew pod ziemi dla kasztanów spada. Kiedy listy wiatrem sańczą bosanowe, a śpiewiesza mokrym głyba zjawiskowe. W życiu to takie proste, przeszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował. Ale w poezji trudniej, poezja to trudne słowa. Uścisk dłoni to jedna chwila, gest parę zrób. Ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla nad nutem naszego wieku. I ptaki mają być na drzewie, i promieni wiele. Ja w tym wierszu wypowiem całego siebie dla was i o was, nauczyciele. Powiem wam o nim najprościej. To wasz przyjaciel. Świat otwiera przed wami na oścież, jak okno w dusznej chacie. On pierwszy pod wasz dach zaprosi, cię nieprzyjazne sercu drogie. Jasnej niskiej czosnki prosi, rycerzy idą w swoje ogień. On wam wyjaśni, że woda to hazwao i poprowadzi was po ogrodach, gdzie rośnie dobro i zło. On wam pokaże wysokie cele, do których iść trzeba swoją upartą. Zdejmijcie czapkę przed nauczycielem, bo warto. Pełne wyposażenie sal lekcyjnych, komputery, telewizory, mapy, globusy.